uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! Aaaa, i bramka! Jest trzeci gol, jeszcze więcej ciekawego, Bejnarowicz, na ty, gol! I gol dla Stroju! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, możemy grać dalej, Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Witamy Państwa w kolejnym odcinku Przed Kolejką. Dzisiaj jesteśmy na Aquazdroju, ale nie na hali, ponieważ tam trwa trening. Dzisiaj jesteśmy w sali konferencyjnej. Program poprowadzą Jakub Zima, Bartłomiej Nowak i Paweł Szpur. Oczywiście tradycyjnie zaczniemy od czwartej ligi. Bardzo ciekawa kolejka za nami. Jakub, na czym byś się skupił na początku? Oj, wiesz, dużo spotkań było, omawialiśmy je ostatnim razem. No, ciekawy mecz w Obrzychu, Górnik Nowe Miasto grał z Piastem Żmigród. Bardzo ciekawe spotkanie też mieliśmy okazję zobaczyć w Łomnicy, gdzie Barycz poradziła sobie raczej no, nadspodziewanie bez problematycznie praktycznie, że prawda? Tak jak przewidywaliśmy. Tak jak przewidywaliśmy. No, ciekawie też na pewno było w meczu Polonii Stal Świdnica z Piastem Noworuda. Naprawdę fajne spotkanie, dużo bramek. Również w derbach rezerw, Chrobry 2 Głogów, Mieć 2 Legnica, goście wysoko, wysoko też Słowianin. Tak naprawdę ta kolejka sama w sobie była ciekawa. No a ja osobiście mogę powiedzieć, że na pewno duże wrażenie na mnie zrobili podopieczni trenera Wojciecha Błażyńskiego w pojedynku z Piastem Żmigród. Ja już tutaj w międzyczasie szybciutko przeliczyłem, bo sypnęło golami 38 bramek, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, także jak na... Jak na chłopi wchodzą, nominowani do Oscara. Tak jest. My zawsze mamy jakieś tutaj dygresyjki, więc jak na 9 spotkań, przepraszam, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak. 9 spotkań, 38 bramek, całkiem niezła średnia. Jakuba, patrzyłem na to, co też napisałeś na Facebooku, na swoim profilu Sportowy Wałbrzych i tam zastanowiło mnie to słowo wyimaginowany rzut karny, który zapisałeś. To powiem Ci trochę odważne słowa, jak na obserwatora spotkania. Nie wiem, czy tak bardzo Twoje serce jest w kierunku Górnika Nowe Miasto, czy faktycznie ten rzut karny w samej końcówce już w doliczonym czasie, przecież pierwszej połowy, dla Piasta Żmigród, czy on faktycznie był wyimaginowany? To ja Ci powiem tak. No, z perspektywy tego miejsca, w którym komentowałem mecz, absolutnie było dokładnie widać wszystko to, co napisałem. Inaczej mówiąc, że tam w pierwszej wersji był w pierwszym kontakcie dwóch zawodników walczących o pozycję był faul na obrońcy Górnika Nowe Miasto. Był popychany, łapany za koszulkę, przepchany w sposób taki bardzo zapaśniczy. Kotyla, jak dobrze pamiętam, był na tyle sprytny, że przepychając swojego przeciwnika, utrzymał się na nogach, trzymając go za ręce. Obaj tam panowie się trzymali za ręce. W pewnym momencie puścił ręce Wałbrzyszanina. I w sytuacji, gdy zobaczył, że ta piłka jest na tyle daleko od niego, że nie jest w stanie do niej dojść, taki bardzo ciekawy sposób rzuca się w powietrze, podwijając nogi. Tam, Padolino? No, coś nawet więcej. Tam padło takie podejrzenie, że drugi z graczy Górnika Nowe Miasto go podcinał, ale no, na jakichkolwiek powtórkach, na jakichkolwiek ujęciach kadru było widać, że tam nie było żadnego kontaktu z zawodników. Natomiast też dlaczego jestem taki pewny swego? Już w przerwie meczu obserwator zawodów wręcz poprosił, żeby mógł ten fragment boiska, meczu sobie obejrzeć. Prawie 10 minut siedział ze mną przy komputerze i te 15 sekund analizowaliśmy dosłownie ułamek po ułamku, patrząc na zachowania zawodników, na układ nóg, rąk, wszystkiego i on sam stwierdził, że tam po prostu był faulowany zawodnik Górnika Nowe Miasto, a nawet jeśli sędzia tego faulu nie dopatrzył się, to nie było faulu na zawodniku Piasta Żmigród. To w drugiej połowie nie było ciepłego gwizdka, żeby oddać, bo wiemy, że w piłce nożnej czasami jak sędziowie złapią się na tym w przerwie, czy boczny powie, słuchaj, faulu nie było, to mają taką czasami tendencję, żeby
w cudzysłowie oddać drużynie przeciwnej sprawiedliwość. Nie było takiej okazji? Wiesz co, nie, bo ta druga połowa była już troszeczkę słabszą jakby widowiskiem. Sytuacji dużo mniej, zarówno jednej, jak i drugiej strony to były pojedyncze jakieś okazje, dużo takiej gry szarpanej, aby drużyny się trochę jakby bały tego, żeby nie stracić gola. Dużo mądrej gry ze strony Piasta Żmigru, tutaj widać było to doświadczenie trzecioligowe między innymi. Tam nawet grając kilka ostatnich minut w osłabieniu w dziesiątkę Górnik Nowe Miasto nie był w stanie nawet zagrozić bramce Piasta. Więc Piast Żmigród, no powiem w ten sposób, mógł ten mecz przegrać, mógł go wygrać trochę wyżej. Na pewno, jeśli nawet miał go wygrać, to nie po takiej bramce, bo sytuacji bramkowych goście mieli sporo. Fonfara spisywał się w bramce bardzo dobrze, był słupek, była poprzeczka, więc no nie ma co ukrywać, mieli swoje okazje, ale też swoje okazje mieli gospodarze. I to nie takie byle jakie okazje, jak czasami się wydaje, bo tutaj Piotr Zabielski w bramce naprawdę też kilkukrotnie ratował swój zespół od utraty gola. Ale wiecie co, może najpierw to pokażmy, niech sobie wszyscy obejrzą skrót z tego meczu, a potem będziemy mogli dalej o tym dyskutować. Często 16-letni, 15, 17, bardzo niska średnia wieku, ten 16 metr. Teraz tutaj Piast bardzo szybko ucieka z własnej strefy obronnej. Dobra szansa. Rajt bardzo dobrze przygotowany. Fonfara tutaj wyszedł do przodu, zatrzymując zapędy linii ataku Piasta Żmigród. No, ale też to wyprowadzenie piłki widzieliśmy bardzo niedobre. Broda zerka do kogo, ta piłka zagrana wzdłuż linii, jest już dośrodkowanie, bardzo dobra interwencja też w obronie jednego z zawodników, tutaj ta piłka jednak uderzona w słupek, dość przypadkowe, Jankowski po tym dośrodkowaniu rzutu rożnego, Jankowski trochę tak niezbyt pewnie, ale też i miał problemy Piotr Zabielski. Miejski chwalony przeze mnie po ostatnim meczu, teraz tutaj dwa razy z rzędu z dużymi problemami, a tu ponownie Miejski do środka, szukają tutaj dośrodkowania tej piłki, jeszcze jedna próba strzału, pusta bramka, Fonfara, wspaniale tutaj Filip Fonfara ratuje swój zespół od straty gola, robią gospodarze, ta piłka krąży od nogi do nogi bez przyjęcia na jeden kontakt, Francuz, strzał z dystansu i doskonała teraz interwencja Piotra Zabielskiego, spod nóg rywala to podanie natychmiast do przodu jest Krystian Worski, on się nie boi driblingów, a przecież to jest 16-letni zawodnik, który tutaj kapitalnie radzi sobie w takich momentach bardzo trudnych do zatrzymania. Jednak też zostały zatrzymane. Dużo tam zamieszania. No na miłość boską chciałoby się powiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia, co tu widział sędzia. Kolejna piłka na prawej stronie, dobre dośrodkowanie, jest tutaj Majbroda, no miał dużo miejsca by przymierzyć, ale to jest też inna trochę sytuacja, ostatnia chwila meczu, sekundy do końca, ta piłka wybita z linii bramkowej, jeszcze Gębski, jeszcze trochę czasu, jeszcze jedno uderzenie, jeszcze ten rykoszet. No jak panowie? No ja powiem tak, mówi się, że piłka nożna jest grą błędów, jak się okazuje również błędów sędziowskich. Dobrze, to ja teraz będę trochę tym złym policjantem i powiem tak, nieegzekwowanie, nieskuteczność w polu karnym, niestrzelanie, nierobienie sobie sytuacji zakończonych bramką też się mści. Ja uważam, że Górnik Nowe Miasto jest na tyle dobrą, młodą drużyną, że powinna strzelać bramki, to ona powinna w meczu dyktować warunki gry i możecie mnie bardziej lubić, widzowie, czy nie, czy piłkarze, czy pan trener Błażyński może mnie bardziej lubić, czy nie, ale ja uważam, że od pierwszych minut, od początku meczu po prostu Górnik Nowe Miasto powinien prowadzić każde spotkanie, żeby po prostu narzucać. Dlatego taki skupiony był na tym skrócie, bo tak, myślał nad tym zdaniem, bo powiem ci, na jednym wydechu powiedział, tak, jak się w pewnym momencie zastanowiłem, skupiłem, próbowałem rozłożyć te słowa na części pierwszej. Co on mówi? Ale dobra, ale jest poczekaj, okay. Poczekaj, to było z sensem, to było bardzo mądre, ale też, żeby nie było, Paweł, dobrą ściągę sobie złapałeś, wypowiedź trenera Słowianin Wolibusz. Akurat idealnie pasuje do tego, co mówiłeś teraz, tylko ja tak trochę pójdę w obronę tutaj chłopców z Wałbrzycha, bo
Widzisz, to nie było tak, że oni sobie tych sytuacji nie stwarzali. Fakt, nie wykorzystali, niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, nawet w taki głupi sposób, prawda? Ale trzeba kreować więcej. Ale oni to robili. Tylko widzisz, kłopot polega na tym, że to jest zespół jeszcze bardzo młody. 15, 16, 17, 18 lat zawodnicy na boisku. Grając z pierwszej piłki, klepiąc przeciwnika, to ten przeciwnik naprawdę miał duży problem z tym, żeby się zorientować, gdzie jest piłka. I to nie mówię tego, żeby komuś, wiesz, cukrować. Brakowało tylko tej finalizacji, brakowało tego pomysłu lub czasami odwagi, żeby zrobić coś więcej pod bramką przeciwnika, bo na 30 metrze, na 20 metrze, w bocznych sektorach boiska Piast miał spore problemy. Pewnymi momentami ta piłka chodziła, tak wiecie, od nogi do nogi, na przestrzeni 2-3 metrów pomiędzy zawodnikami, krótkie podania i obrona Piasta miała problem. Naprawdę miała problem. Szkoda punktu, bo widzimy, że ten nawet środek tabeli zaczyna ekipy z Nowego Miasta wyraźnie odjeżdżać. 14 miejsce, 7 punktów, 12 w tabeli Chrobry rezerwy z Głogowa, 9 punktów, ale Piast Nowa Ruda na 10 miejscu już 11 punktów. Także nawet ten środek tabeli, tak jak powiedziałem, zaczyna odjeżdżać. Jak już mówisz o tabeli, oczywiście Wolibórz Słowianin liderem, ale uwaga, jest zmiana trenera, ponieważ pan Piotr Pietrewicz, obecny był już trener, zrezygnował. W jego miejsce już wiemy, że jest nowy trener, pan Daniel Siemiński, też można powiedzieć związany z klubem. Jako piłkarz grał w KS Polanica Zdrój, między innymi Zjednoczonych Ścieniawka Średnia, więc zna też, trenował też zespoły Piasta Nowa Ruda, jeżeli dobrze pamiętam, albo chyba tak. No to ja zapytam Cię o powód, skoro no właśnie już sypiesz tutaj faktami. Powód jest niepodany, bo na stronie internetowej jest podany, przecież trener zrezygnował z przyczyn osobistych. No nie będziemy dociekać, dzwonić i dopytywać. 8 meczów, 24 punkty, czyli komplet w bramkach, ja 28-8. Może to jest syndrom Papsuna, nie wiem. No, może gdzieś. Ale może faktycznie osobiste, może problemy zdrowotne, albo problemy gdzieś tam rodzinne. Tak, no szkoda, bo po prostu chciałem doczekać takiego momentu, że jak faktycznie skończy się runda, to będę widział komplet punktów, nie? Ale być może się mylę i dalej tak będzie szedł Słowianin. To dużo zależy od drużyny. Jeżeli ona będzie dobrze poukładana, czy też była dobrze przygotowana, to nowy trener nie będzie wiele zmieniał. Co najwyżej tylko wymusi na tych zawodnikach mniej grających większą aktywność po to, żeby oni mieli szansę się na boisku pokazać, bo dla nich to jest szansa. A jeżeli Słowianin wygrywa swoje mecze, to znaczy, że z drużyną jest wszystko w porządku i tu bym nie doszukiwał się, wiesz, niczego innego. No tylko, że faktycznie jest to zmiana zaskakująca. A najszczęśliwszym człowiekiem tej kolejki myślę, że Jacek Fojna. No tak, zdecydowanie. Bo nawet widziałem gdzieś trenera Fojny, z którym się znam od wielu lat. Nie chciałem się wypowiedzieć, ale widziałem jego komentarze na Facebooku i naprawdę był przeszczęśliwy, że jego Piast wygrał z Polonią Stalą Świdnica 3-2 w tym mateczniku tak naprawdę, bo tak naprawdę Jacek Fojna jednym do piłki wielkiej wyprzedzili i jednym miejscem, tak, jeżeli się nie mylę, wyprzedzili Polonię Stal Świdnica. No zgadza się, dwa punkty przewagi mają. Tak, ale właśnie mówię, że to dla niego to było wręcz znacznie ważniejsze spotkanie, o czym rozmawialiśmy przed tygodniem, bo do tej wielkiej piłki i tak naprawdę możemy powiedzieć, że tę karierę piłkarską właśnie rozpoczął w Świdnicy. Musiało być dobre spotkanie 3-2, także musiało być ostro, no ale pewnie piłkarze Świdnicy sobie za przeproszeniem plują w brodę po dwóch meczach, gdzie remisowali. No teraz nagle, kurczę, jeszcze porażka, no to naprawdę dla nich takie troszkę demotywujące. To pokazuje, że Polonia ma problem jakiś ze stabilizacją formy, prawda? I w tych meczach trudnych, gdzie trzeba wziąć ciężar gry na własne barki, zawodnicy, którzy na co dzień tam występują, mają z tym kłopot. Wydawało się, że takie osoby jak Hajewski na przykład, Orzech, to będą zawodnicy, którzy tak pomogą drużynie wznieść się na ten Adam wyższy Niedźwiecki. Poziom. Adam. Prawda? To są zawodnicy, którzy naprawdę no, teoretycznie powinni w tej lidze być postaciami wiodącymi. No ale coś nie udało się poukładać, bo te puzzle gdzieś tam nie są dobrze, wiecie, poskładane, skoro te wyniki są takie, jakie są. No daleko też nie trzeba patrzeć, bo Lechia Dzierżoniów też chyba daleko od oczekiwań. Przecież od lat to był zespół dobrze poukładany, a tutaj wysoka porażka w Oławie, 1-6. Fakt, że z wiceliderem, no ale
Lechia Dzierżoniów, mocno doświadczony zespół, 8 meczów, 7 punktów. Ale zwróćmy, że Oława jest bardzo mocnym w tym sezonie zespołem. No tak naprawdę depcze po piętach Słowianinowi. I to, tak. Oni są naprawdę bardzo mocni w tym zespole. Ale nas zaskakuje, widzicie, ta pozycja Lechii Dzierżoniów z jeszcze innego powodu. To był zespół, który w poprzednich latach zawsze bił się o te najwyższe cele. Tracą cierpliwość trochę kibice. Na Facebooka, profilu społecznościowym klubu czytałem takie żale, że zarząd klubu kasuje niewygodne posty, niewygodne komentarze widzów, którzy po prostu zarzucają pewien brak logiki w prowadzeniu drużyny, która ma teraz bardzo ładny stadion, a nie będzie tymi wynikami mogła tego stadionu zapełnić, bo kibice nie będą chcieli przychodzić, oglądać drużyny, która przegrywa swoje mecze. No i coś jest na rzeczy. Nawet jak przegrywa, to muszą widzieć walkę na boisku. I właśnie, tutaj tu był ten problem, że wiedzą, że pewne zmiany muszą być przeprowadzone w tej drużynie, kibice o tym mówili głośno. Natomiast chyba nie o takich zmianach myśleli, jak te, które zostały przeprowadzone. Bo coś jest na rzeczy, ta drużyna jednego razu zagra lepiej, drugiego zagra gorzej, ale tych drugich razów jest trochę więcej. I 7 punktów, no tyle samo 21 straconych bramek, jak widzę, tylko Łomnica ma więcej goli po stronie straconych, 27. Dokładnie. Nawet nasz Górnik Nowe Miasto, czyli Beniaminek, który wciąż płaci gdzieś tam to Frycowe, młodzi chłopcy, ma po stronie straconych goli 18. I te bramki tak naprawdę tracili w większości przypadków w tych pierwszych swoich spotkaniach. Zenit, prawda, 6, Prochowiczanka 4. No ale ty masz też 6-1. Tak, no dobrze, tylko chodzi o to, że w tych ostatnich meczach, jeżeli nawet gubią punkty, to jest to 0-1, 1-2, 1-3. Mówisz o Górniku Nowe Miasto, dla mnie teraz, dobrze, tak. Nie o Lechii Dzierżoniów. Tak, no, natomiast, bo co do Lechii Dzierżoniów, no to niestety tutaj te punkty są gubione. Gdzieś tam mały remisik, gdzieś tam jakaś lepsza, gorsza postawa, no ale nie wychodzi to tak idealnie i tutaj... Ale zwróćcie uwagę, Chrobryk Głogów ma też pierwszą drużynę, ma tak samo jak Miedź Legnica, jednak uległ 0-4, więc no też dość ciekawe musiało być spotkanie. Tutaj no, to są duże kluby piłkarskie, które mają wiele sekcji, wielu piłkarzy. No i ja jestem zdziwiona aż taką różnicą punktów. To co rozmawialiśmy, nie wiemy w jakim ustawieniu wyszły oba zespoły, tak. Ilu zawodników z pierwszego składu można było dokoptować, tego nie wiemy, ale na pewno pojedynek derbowy, nawet na tym szczeblu czwartej ligi, był dla kibiców ciekawy. Ciekawe, oczywiście w Głogowie kibice nie byli do końca zadowoleni z wyniku, no ale dziwić się nie można. Z drugiej strony też mówili po prostu, często to gdzieś tam się przewijało w komentarzach, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, że po prostu trochę zabrakło szczęścia, że ta drużyna potrafiła grać naprawdę lepiej. W poprzednich meczach nie wykorzystała swoich sytuacji, w tym meczu Miedź za to była bezlitosna i wygrała to spotkanie, bo była bardzo skuteczna i zasłużenie to po prostu wygrała. No i panowie, też wysoki wynik, 0-6, Barycz wygrywa z Łomnicą, no też bardzo dość duża rozbieżność tego, co się wydarzyło na boisku. No ale to nie dziwi, no bo Łomnica 16 miejsce, tylko te 3 punkty za Walkower, o czym też kilkakrotnie wspominaliśmy. No a Barycz nie tylko imponuje, bo wygraną. Trzecia drużyna w tabeli, 7 wygranych, no i bardzo fajny bilans bramkowy, 31-8, także te wyniki nie biorą się też z niczego, skoro zespół jest tak skuteczny, a zarazem również dobrze broni i gra w defensywie. Ale widzisz, Barycz gra niedawno w Wałbrzychu, piłkarze tej drużyny bardzo chwalili sobie zespół wałbrzyski, młody, ambitny, mieli z nim problem. Piast Żmigród teraz grał w Wałbrzychu, też duży szacunek od piłkarzy po meczu w stosunku do zawodników wałbrzyskiej drużyny, mówili wprost, też osobiście to słyszałem, panowie, duży szacunek, to był naprawdę dobry mecz. Co pokazuje, że te przeprawy tutaj są trudne, co też pokazuje, że te mecze z innymi rywalami wydają się być dla nich łatwiejsze. Powiedzcie to, nie uważacie, że już czas przestać płacić Frycowe, jeżeli chodzi o mecze Górnika? I... Ale to dzisiaj też miałem okazję chwilę z trenerem Błażyńskim, spotkałem się na mieście, chwilę zamienić dwa słowa, to tak powiedziałem pół żartem, pół serio, ale może to się sprawdzić, że runda wiosenna jest wasza, bo ograją się, poznają te drużyny, tak, co pierwszy raz i kto wie, czy na bazie doświadczeń tych właśnie jesiennych powoli tą rundą wiosenną odrobią i zostaną w czwartej ligi. No i widzicie, i teraz nawiązuję też dlatego, że tutaj mamy mecz w Złotoryi teraz w Wałbrzyszan.
Cóż mogę powiedzieć? Wszyscy patrzą na tabelę. Górnik Złotoryja 2 punkty, przedostatnie miejsce. No ale przestrzegają przed meczem z tą drużyną wszyscy ci z czołówki tabeli, którzy mieli okazję się z nimi mierzyć. Wspominałeś o zespole chyba z Oławy przed tygodniem, tak, jak dobrze pamiętam. Trener tej drużyny mówił wyraźnie, wygrana tam bodajże tylko 1-0 tego Moto Jelżoławy. Mówią wprost, że jest to zespół, który zacznie wygrywać, który sprawi wiele problemów niejednej drużynie i jest to drużyna dobrze poukładana taktycznie, dobrze zahartowana w boju, nie przejmująca się straconymi bramkami, walcząca o każdy centymetr boiska do samego końca, licząca na pozytywne rozstrzygnięcie, więc uważam, że tutaj nie można sobie przypisywać punktów, nie można z góry zakładać, że ten mecz wygramy, no, taka jest prawda. Ja ich tutaj nie deprecjonuję, niech zaczną wygrywać, niech zaczną zdobywać punkty, ale od 10 kolejki, nie od 9. A dlaczego od 10? Bo w 9 właśnie Górnik Nowe Miasto gra w Złotoryi, więc no, niech zaczną od 10 zdobywać punkty. A ja cały czas punkty. Liczę na to, że jednak Górnik Nowe Miasto już w 9 kolejce te punkty zdobędzie. Dlatego dając mówię, niech Złotoryja zacznie zdobywać punkty od 10. Dając przykład Złotoryi, jak to zrobić w następnym meczu. No to teraz zobaczcie na Piasta Nowa Ruda, który podejmie Moto Jelcz Oławę. No tutaj trzeba życzyć powodzenia jedyny panu mecz trenerowi Jackowi. Tak, zobacz, jedyny mecz 1 października, godzina dokładnie. 11. Czyli już taka jakby mobilizacja służb bezpieczeństwa przeciwko kibicom. Dobrze, okej, okay, ale przejdźmy do meritum. Ale którym kibicom? No właśnie tego nie wiem. Przecież Piast Nowa Ruda kibicowsko jest ze Śląskiem związany, Oława też. No tak. Więc chyba, że tu będzie najazd kibiców Górnika Wałbrzych i Polonii Stali Świnica, w co tak naprawdę wątpię. Nie, no oczywiście ja tutaj życzę panu Jackowi wszystkiego najlepszego, żeby po prostu ten mecz wygrał. Nie, życzę po prostu w meczu, żeby wygrał ten mecz, ale to nie będzie łatwa przeprawa. Jeszcze raz, komu życzysz wszystkiego najlepszego? Jackowi Fojnie. To dlatego, że nie chciał ci komentarza udzielić, tak? Tak, może mi teraz udzieli. Może ci teraz udzieli, masz rację. Ja jestem zawsze miły i sympatyczny. Warto się podlizać czasem. Pozdrawiamy Jacka tak w ogóle, tak. Bo zawsze tym bardziej kiedyś mi udzielił wywiadu, ogólnie długiego wywiadu. Zawsze z nim się fajnie rozmawia i wiecie, ja też za każdym razem jak słyszę jego komentarze, opinie, to mam takie wrażenie, że one są powiedziane w sposób taki rzetelny. To, co rzeczywiście uważa, że należy powiedzieć, powie i nie zawsze każdemu się to musi podobać, ale mówi tak, jak czuje, tak, jak myśli, a jeśli ktoś nie potrafi przyjąć krytyki. Tak, to szczera prawda czasami jest naprawdę bolesna, bo to nie są wypowiedzi typu nie sprzedamy łatwo skóry, będziemy gryźli parkiet tutaj, tudzież łamane na Nie macie, panowie, tego wrażenia, przepraszam, że ci przerwę, Bartku, nie macie wrażenia, że w ogóle ta 9. kolejka to jest taka, że tak naprawdę liderzy powinni wygrać swoje spotkania, czy się mylę? Bo ja mam takie wrażenie, że jest tak poukładana ta 9. kolejka, tak się złożyło akurat, że grają silniejsi i troszkę słabsi. No to wiesz, zawsze jest ktoś silniejszy, ale ktoś słabszy. Ale nie ma takich, oprócz tego meczu, o którym rozmawialiśmy, Moto Jelcz Oława, Piast Nowa Ruda, nie widzę takiego meczu, który by mniej więcej na chwilę obecną... To nie jest moja bajka, ale u Buka można postawić czwartą ligę? Wiesz co, kiedyś można było pojedyncze przykłady tam jakieś... Ale może my to sprawimy, Ja nie wiem, Paweł, wiesz, może i masz rację, bo tutaj są pary tak poukładane, że zawsze jakiś jeden faworyt się tam znajdzie. Tak. Rzeczywiście, jeżeli by tu któraś drużyna z pierwszej czwórki to będzie niespodzianka, punkty zgubiła, to będzie jakaś niespodzianka, mniejsza, większa, no bo trudno mówić o jakiejś dużej niespodziance, gdyby na przykład Wolibórz przegrał, nie wiem, z Głogowem, czy też na przykład Polonia... Aczkolwiek tu mówiliśmy o zmianie trenera, więc też tak naprawdę może być... nie wiemy, co wniesie nowy szkoleniowiec, tak? W pracy tak. Lidera. Mówisz o Moto Jelcz Oława gra z Piastem Nowa Ruda, to jest taki mecz bardziej wyrównany, ale też bardzo wyrównany na pewno powinien być mecz Bobrzanie Bolesławiecka jest Łomnica. Słuchajcie, dwie drużyny z dołu tabeli, 2 i 3 punkty. To tak wbrew pozorom pierwsze szanse na to, by Łomnica zdobyła punkty na boisku, nie? Albo Bolesławiec. Bolesławiec już 2 zdobył. No tak, ale jest ostatni w tabeli, tak? Więc może wyprzedzić. Energetyk kupiłeś, napij się w przerwie. No ale no tak jest, no przecież gdyby pokonał Łomnicę, to wychodzi z dołu tabeli, no taka jest prawda. Zakładając, że inne drużyny zgubią punkty rzeczywiście, no to nie jest to niemożliwe. No, więc życzymy jak najlepiej wszystkim drużynom. Jak zawsze. Starają, jak zawsze, panowie. Okręgówka. Tak jest. Okręgówka. I wracamy do Górnika. Nie. Dobra, zacznijmy od czego? Z czego chcecie zacząć? Nie, słuchajcie, może... A ja wiem, co od czego chcesz. Ja wiem, od czego chce Bartek. Bartek chce zacząć od naszych kolegów. Ja, słuchajcie, no ja jestem, jakby śledzę to, co się dzieje również... Pod Śnieżką, pod Karpaczem, co się dzieje w Jeleniogórskiej Klasie Okręgowej. A tutaj trzecia wygrana z rzędu.
Orła, przepraszam, Mysłakowice, tym razem 3-2 na wyjeździe z Twardym Świętoszów. Trzecia wygrana z rzędu duetu trenerskiego Robert Bubnowicz, panie Marcin Morawski. Robercie, panie trenerze Morawski, przyjeżdżam do was po tą wodę, którą dajecie piłkarzom, bo mi się naprawdę przyda. Tak, tej energii mu na pewno brakuje, ale widzisz, kolejna wygrana. Orzeł, trzecia z rzędu. Orzeł Ząbkowic ostatnio piórka pogubił, bo chyba troszeczkę im na ambicje wjechaliśmy, bo chyba zobacz, tak, co zrobili z Bystrzycą Kłodzką. Czyli już tutaj Jeleniogórę zostawiamy. Dobra, zostawiamy. Bartku, ja tak tylko ironizuję co do tego Orła, bo wiem, że masz tam przygotowanych trochę materiałów, to na pewno opowiadaj jak możesz najwięcej, bo też ciekawy jestem choćby nawet tego, jak bardzo różnią się poziomem sportowym te rozgrywki między grupą Wałbrzyską a Jeleniogórską. Zawsze był jakiś rozbrat w tym i tutaj no, często się zdarzało takie odnieść wrażenie, że na przykład Liga Wałbrzyska była zawsze silniejsza od tej drugiej. Nawet nie były zespoły, które od nas odchodziły i gdzieś były na pograniczu dawnego województwa wałbrzyskiego i dawnego województwa jeleniogórskiego i decydowały się na przejście tam. No też było to tłumaczone tutaj też problemami z podokręgiem wałbrzyskim piłki nożnej. Ale też czasami zdarzały się też takie informacje, że jednak tamta liga jest nieco słabsza i tam po prostu jest łatwiej. Także Orzeł, Mysłakowice. Trzecia wygrana z rzędu. Wcześniej jeszcze był remis z Apisem Jędrzejowice z liderem. Po trzech porażkach z rzędu właśnie Orła. Przypominam, ten zespół przejął właśnie duet Robert Bubnowicz, Marcin Morawski i na swoim koncie mają 10 punktów. No i to jest remis i 3 zwycięstwa. To jest ciekawa rzecz, bo tak naprawdę drużyna, która przegrywa, która nic nie jest w stanie wnieść na boisku przeciwko swoim przeciwnikom, nie radzi sobie. Tymczasem popatrz, przychodzi dwóch nowych trenerów. No przecież cudów tam nie zdziała i ta drużyna nie mogła się przygotować. No tak, ale Marcin Morawski mówił, że właśnie oczekiwania od początku sezonu były takie, że ten zespół ma zamieszać w czubie tabeli. 3 mecze bez punktów, czy mniej lub bardziej pechowo przegrane spotkania, trudno nam teraz wyrokować, no ale jednak ta, też wspominaliśmy, nowa miastła w postaci Roberta Bubnowicza i Marcina Morawskiego, który notabene wciąż gra, mimo, nie będziemy patrzeć tutaj w datę urodzenia, no ale swoje wnosi, na pewno doświadczenie, na pewno rozegranie w środku pola, na pewno uderzenie z rzutu wolnego, także to przynosi efekty, to przynosi skutki w postaci, tak jak powiedziałem, fajnej serii remis plus remis z liderem, plus 3 wygrane z rzędu. No, trzeba będzie tutaj zaprosić panów trenerów, zapytać, jak oni to robią. To jest taka, wiesz, złoty dotyk, nie wiem, złota rączka, jakaś różdżka zaczarowana. Król Midas zamieniający wszystko w złoto. Coś musieli zrobić. Marcin Morawski mówił, że zapraszamy, nie ma problemu, chętnie do nas dołączy, także może w przerwie jesiennej, kiedy rozgrywki przejdą, że tak powiem, w stan zimowy. Będzie okazja porozmawiać również z trenerami, zaprosić znowu gości do naszego programu i wtedy może skorzystamy z też wiedzy i doświadczenia Marcina Morawskiego albo Roberta Bubnowicza. Obaj są świetnymi rozmówcami i na pewno wniosą też tego kolorytu do naszego programu, tak jak Jacek Fojna, którego być może też się uda zaprosić. No ja wierzę, że się uda, bo Jacek Fojna jest naprawdę osobą, z którą bardzo lubię rozmawiać. Paweł tutaj się sparzył, ale widocznie takie, wiesz, po łapkach było mu potrzebne. żeby nie obóz piór, żeby już wiesz, taka gwiazda jestem. Kuba zaprasza, nie Paweł. Dobra, okręgówka Wałbrzyska. Tak jest. Ja jestem troszeczkę zaskoczony. Wynikami? Jestem zaskoczony jednym wynikiem przede wszystkim. Remisem, podziałem punktów w Jedlinie Zdroju. No bo jednak wydaje się, że Jedlina była zdecydowanym faworytem spotkania z Zamkiem Kamienic Ząbkowicki. Obie drużyny dzieli. Ale patrzysz w tabelę w tej chwili. Patrzę w tabelę, tak. A ja ci powiem, Bartek, patrzę się na te poprzednie lata. Mecze układały się różnie, wyniki były różne. To nie mogę powiedzieć, że zawsze te wyniki były takie na styku. Niemniej jednak to była drużyna, która też zawsze jedynie sprawiała problemów. Jeżeli nawet Zdrój wygrywał te swoje spotkania, jeżeli nawet zdarzały się tam wyniki jakieś duże, to do momentu, gdy padała bramka, do momentu, gdy chłopaki potrafili jakby opanować te emocje, nerwy, to ten zamek był zawsze groźny. Tak jakby miał patent na grę zawodników trenera Jasińskiego, tak jakby, nie wiem, teraz tutaj po prostu dopisało mu trochę szczęścia, może pan z gwizdkiem był też trochę bardziej przychylny w poszczególnych, wiesz, decyzjach. Niestety nie byłem na meczu, żeby móc ocenić osobiście tego, co się tam działo. Doszły do mnie różne słuchy.
że było tak, jak było i że niekoniecznie wszystko było no, idealnie, jak należy. No zawsze są po meczu takie kontrowersje. Tajemniczo to wszystko zabrzmiało. Ale popatrzcie, jaki jest ścisk w tabeli, bo na pierwszym miejscu Orzeł, Ząbkowice Śląskie 16 punktów, piąty Zdrój 14 oczek. Dobrze, i jeszcze ci przerwę, bo właśnie w międzyczasie chciałem powiedzieć, że właśnie dwóch kolegów z szatni Orła odeszło. Teraz pożegnał Twoich się Michał. Kolegów z piłkarzy Orła Ząbkowice, pożegnali Michała Balickiego, a jeszcze wcześniej pożegnali Kajetana Hajko, więc dwóch piłkarzy odchodzi. Zobaczymy, jak teraz będzie grał Orzeł Ząbkowice. Ale to już po meczu czy przed meczem? Po meczu. Po meczu pożegnali Michała Balickiego, no więc Orzeł będzie w innym składzie. No ale wiesz, czasami tak jest, że dwóch zawodników może zrobić wielką różnicę, a czasami tak jest, że tych dwóch zawodników różnicy nie zrobi żadnej. To jest kwestia tego, jakie jest zaplecze i czy to byli podstawowi gracze, którzy napędzali grę drużyny, czy też po prostu byli tylko w zespole. Owszem, grali, być może byli kluczowymi postaciami, ale jeżeli ci, którzy mają ich zastąpić, potrafią do tego, co trener ustawia na boisku, się wkomponować odpowiednio, to na pewno nie będzie tutaj Orzeł widział różnicy. I być może to pierwsze miejsce w tabeli utrzyma na trochę dłużej. No wybiegając troszeczkę w przyszłość i również w kontekście naszego programu, bo po omówieniu spotkań dopiero mówimy o tym, co nas czeka. Tak. Już widzimy, że w najbliższej kolejce Bielawianka, czyli zespół trzeci w tabeli, ale ze stratą zaledwie oczka do Orła Ząbkowice, właśnie podejmie Orła, więc tu sprawdzą się Twoje słowa. Czy odejście tych dwóch zawodników wpłynęło destabilizująco na postawę lidera Ząbkowic Śląskich, czy jednak będzie to, że tak powiem, bez bólu? No to, obejdzie się bez bólu. To jest możliwe, żeby to zweryfikować. Zobaczymy po tym meczu. Bielawianka na swoim obiekcie gra lepiej. No i a propos Bielawianki, jak już jesteśmy przy tej drużynie, zobaczcie, wygrali w Kłodzku 4-2. Też wydaje mi się, trochę to jest wynik taki zaskakujący. Może dlatego, że mieli taką serię gier nie do końca zadowalających, ale z drugiej strony to też może tylko mi się tak wydawać, bo punkty cały czas zdobywali, prawda? Nie było tej efektowności w grze, ale była ta efektywność. I to trzecie miejsce w tabeli z niczego się nie wzięło. To prawda. Nadal niepokonany zespół, jedyny, prawda? To prawda, jedyny faktycznie. Bez żadnej straty. Jest kilka zespołów z jedną porażką na koncie. Orzeł, Strzegom, Jedlina, Skałki. Wiktoria się świebodzice nie może dalej panowie pozbierać. Myślę, że tutaj powoli gdzieś tam się kibice chyba przyzwyczajają do tej myśli, bo 7 kolejek bez punktu, że jednak i klasa okręgowa również troszeczkę objechała za wysokie progi, ale zobaczymy. Ale to jest ten skład, nie? Brać składu. No na pewno odeszło kilku zawodników do różnych klubów, tu do Wałbrzycha i w okolicy się porozjeżdżali. Nie wiem, co się stało, że akurat tak się stało, bo ja pamiętam ten zespół, jak go budował Daniel Gandera, świetny jako trener, dobrze też na boisku to funkcjonowało. Później trener tam organizacyjnie później był jakiś problem, bo Daniel też wtedy zrezygnował. Tak, tam był taki czas przecież, że Wiktoria się mogła pochwalić jako jeden z nielicznych zespołów w Polsce, który w tych niższych ligach rozrywkowych przez bodajże 3 sezony nie przegrał meczu. Nie? No ale widzisz, Wiktoria, Górnik Wałbrzych też miał taką pasę swojego czasu. Świebodzice ma nadzieję, jest nadzieja, ponieważ w czwartej lidze okręgowej Młodzika prowadzą w tabeli, także być może wyhodują sobie nowy... Paweł, między Młodzikiem a pierwszym zespołem to jest ale to zawsze jest. Ale zaskakujesz mnie, powiem ci, zaskakujesz mnie humorem, pomysłem i takim optymistycznym podejściem zawsze, do tematu. Zawsze szukam pozytywów. No słuchajcie, no mamy Górnika Wałbrzych. Mamy wreszcie, Górnika Wałbrzych, bo musimy o tym meczu dość porozmawiać. Widać, że wygrana na urodziny Tomka Idziaka, trenera Tomka Idziaka, podbudowała ten zespół. Tak. Wygrana oczywiście w Świłodzicach, o czym rozmawialiśmy przed tygodniem 1-0. Pozytywnie wpłynęła na ten zespół, na zespół Beniaminka z Głuszycy, który całkiem nieźle sobie poradził z Górnikiem Wałbrzych, sprawiając, no nie da się ukryć, że niespodziankę, remisując na Ratuszowej 2-2. Ale Kuba mówił o tym tydzień. Prowadzili 1-0, potem prowadzili 2-1, tak. Prawda? Stracili bramkę na 2-2, mogli wygrać, mogli przegrać, czuli niedosyt, że nie wyszło tak, jakby tego chcieli, bo liczyli, że uda im się wygrać, patrząc na to, jak wyglądał mecz, prawda? Z drugiej strony pytałem też tutaj Mirosława Otoka na w sobotę, widząc się z nim tutaj na hali, co się stało. Powiedział, że no nie był w stanie też do końca tego wytłumaczyć, bo uznał, że to był najgorszy mecz, jaki zagrali w ogóle w tym sezonie zawodnicy tej jego drużyny. No i problem polega na tym, że boi się, że to może gdzieś tam zostać w głowach
i przełożyć się na kolejne mecze. Dzisiaj w trakcie, gdy nagrywamy to spotkanie, to Boże, ten program było spotkanie Pucharu Polski. Górnik grał z Granitem Roztoka, dobrze tak, pamiętam. W 90 minucie przegrywał 1-3, tak, niewykorzystany rzut karny. I sami widzicie, że czasami jeden nieudany występ ciągnie za sobą kolejną serię. Ja mam nadzieję, że to się gdzieś tam zatrzyma, bo zobaczcie w tabeli Górnik na ten moment, 11 miejsce, 7 punktów. To jest jednak dużo poniżej oczekiwań. Podejmie Zjednoczonych Żarów, którzy są wyżej od niego. Tak, co też moim zdaniem jest dużą niespodzianką, bo jeszcze nawet przed sezonem zakładaliśmy raczej, że Górnik będzie walczył o te top 5, może trochę wyżej. Żarów też gdzieś tam stawiałem wysoko, ale... No patrząc na układ tego, co mamy w tabeli, to jednak też jestem mocno zaskoczony, że akurat tak no, to wygląda. No to panowie, powiem wam tyle, że się tydzień temu ze mnie śmiali, że derby nie derby, ale derby będą. Bo zwróćcie uwagę, że Orzeł Ząbkowice Śląskie pojedzie do Bielawy. Będzie fajny mecz na pewno, będzie mecz na wysokim poziomie. Czyli znowu powiat ząbkowicki kontra powiat dzierżoniowski. No. Tak, ale ja to, powiem ci, ty ale, z tymi derbami to strasznie szeroko rozjeżdżasz się. Ale to zaraz, zaraz będzie miał derby Dzierżoniów ze Strzegomiem, nie? Albo Ziębice z Kłodzkiem. Nie, no, możemy powiedzieć derby dolnośląskie. No, ale to wszystkie zespoły w tym momencie są... Z Bielawy do Ząbkowic jest rzut beretem. Tak chcesz, i... chcesz derby? No. Takie no. z większego znaczenia, no, to, no to masz Wiktorę Świebowice Zdrój, tak. I tutaj mogą być fajerwerki drogą nie strzeleckie. No to nie muszą być drogą połączenia. A Bielawa z Ząbkowicami jest. Trzeba będzie wykładnie tutaj oznaczenia słowa derby. No jadąc z Jedyny przez strefę tu na światłach koło Skody w prawo i są już w Świebodzicach. Panowie, na pewno w następnej kolejce, czyli w 8 kolejce emocji nie będzie brakować. Które z waszych, oprócz to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, co jeszcze warto zwrócić uwagę na jaki mecz? Każdy będzie fajny. Skałki, Zamek Kamieniec może być ciekawy. Świebodzice podejmują Zdrój, będzie na pewno ciekawy. Tak. Mimo tego, że Zdrój tu będzie faworytem i raczej nie wyobrażam sobie, żeby tego meczu nie wygrał. Podrażniony szczególnie tym remisem tak, u siebie z Zamkiem. Ale będzie ciekawy. Górnik, Zjednoczeni Żarów, te mecze zawsze były ciekawe. Teraz też młody zespół Górnik. Dużo bardziej osłabiony zespół Żarowa niż się spodziewaliśmy przed sezonem. Bardziej więc wyrównane ekipy jak jeszcze ostatnim razem, gdy się ze sobą mierzyli. Będzie ciekawie. Plus to, co powiedzieliśmy, no Bielawianka z Orłem, czyli no, mecz na szczycie, totalnym tak, szczycie. No, tak, totalnym no, szczycie no. I zobaczymy, jak faktycznie Orzeł bez tych dwóch zawodników, o których wspomnieliśmy, sobie poradzi. I Paweł. Takie wiesz, taka dygresja do ciebie. Może tobie się uda to przewidzieć. Nie, żebym chciał, chciał być złośliwy. Bielawianka jest do tej pory w lidze jedynym zespołem, który nie przegrał meczu. Nie przegra też z twoim Orłem? Ja myślę, że będzie remis. Naprawdę no, czy, tak bezpiecznie myślę. Myślę, że będzie to zakończyć się to remisem. Choć powiem wam, że kurczę, po tych ostatnich 10 golach Orła to jestem pod ogromnym wrażeniem. Nie, 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 nie. No, ja, ja w ogóle... nie ten kaliber. Ja wiem, nie ten kaliber. Nie mierzmy tym kalibrem. Takie rzeczy się zdarzają. Jak to mówią, że to jest, wiesz, takie coś tylko weże. Uczeń bez jedynki, jak żołnierz bez karabinu i tak dalej. Nie, nie, to moim zdaniem czysty przypadek. Czas najwyższy porozmawiać o Serie A. Tak jest. Seria A, Kuba, co ciekawego się wydarzyło? O, tutaj to było bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zacznijmy od tego... I to jest co tydzień słyszę. Co tydzień słyszę to samo. No bo mamy ciekawe rozgrywki. No, nie da się ukryć, że mamy ciekawe rozgrywki. Nie ma wyników praktycznie bezbramkowych. Popatrzcie na siódmą kolejkę klasy A. 8, 17, 21, 22... 24, 25, tak. 28, 35, 36... 37 trafień. Znowu. 37 znowu, trafień, no. Tak. Przecież esencja piłki nożnej to jest zdobywanie goli, tak? To jest to, na co to sól tej ziemi. Sól tej ziemi to jest sól piłki nożnej, na to czekają kibice. A przecież Karolina wygrywa w Boguszowie 9-0. W Grecji to tak nie jest. No dobra, ale wiesz, zobacz, to co najważniejsze, najciekawsze, powiem ci w ten sposób. Moim zdaniem najciekawsze spotkania dwa, jakie się odbyły w tej kolejce, to Iskra Witków Zieloni Mokrzeszów, 5-3 bramkach i KS Walim z Czarni Wałbrzych. A właśnie, to myślałem te o tym dwa mecze tak. uważam za najciekawsze. Oczywiście nie powiem, że widziałem nigdzie taniec się nie widziałem. Radości Czarnych na Facebooku. No ale co ty się, chłopie, dziwisz? Znowu go widziałem. Trzecia wygrana z rzędu. Tak, no to przecież początek mieli fatalny, tak? Gratulujemy, oczywiście. Bez punktów... To pewnie, no ale zobaczcie, to też pierwsza chyba wygrana. Na wyjeździe, ja tylko się zastanawiam, ile razy chłopaki od Czarnych biegali po piłkę na dół. Ja bym nie, tam się nie biegał, oni mają tyle piłek, że nie muszą po nie biegać. Potem po meczu je, wiesz, zbierają. To taki żart. Wracając do szatni. Ale słuchajcie, ja tak naprawdę mówiąc wprost, bardzo ciekawy byłem tego w meczu,
Liczyłem na wyrównane spotkanie, bo widziałem, jakie problemy ma KS Walim, ale też liczyłem na to, że będzie tam się dużo działo. To, co zobaczyłem tam gdzieś no, z tych informacji, które do mnie dotarły, to muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy mecz, jak na rozgrywki A-klasowe. Wałbrzyska Serie A może się pochwalić takimi perełkami niejednokrotnie. Czarni wygrali chyba zasłużenie, bo jednak byli po prostu bardziej jakby skuteczni, może bardziej chcieli, nie wiem. Takie czasami na boisku odnosi się takie wrażenie. Bardziej aktywni. Ale, tak, ale prawda jest taka, że to chyba, jeśli się nie pomyliłem, była to pierwsza od 3 lat wygrana Czarnych z Walimiem na ich terenie. Jeśli się nie czekamy na komentarz. Czekamy na komentarz sprawdźcie, czy ma jednej rację. I drugiej strony. Być może ktoś z kibiców Walimia, który prowadzi statystyki, albo ktoś z kibiców, czy z przedstawicieli Czarnych mógłby nam to potwierdzić. Prosimy dokładnie o taką informację w komentarzu na YouTubie, bo to jest cenna informacja. Dokładnie. Dla nas. Jeśli się pomyliłem, to wyprowadźcie mnie z błędu. Jeśli się nie pomyliłem, to potwierdźcie to, bo to warta rzecz uwagi. Tym bardziej, że dużo się eksponuje to zwycięstwo właśnie na profilu Czarnych Wałbrzych. To prawda. Co do Iskry Witków, no słuchajcie, no Zieloni Mokrzeszów zawsze było w drużyną niewygodną tej ekipie, ale 5-3, bardzo dobry, fajna atmosfera na stadionie, szczyt zdobyty, co ty tutaj będziesz patrzył na cokolwiek innego, mówisz 10-0, orzeł, tutaj zobacz, Karolina przyjeżdża na szczyt, no właśnie, to chciałem strzela 9 bramek. 9 bramek nawet jest na profilu, jeżeli chcecie zobaczyć, to na profilu właśnie Karoliny można zobaczyć wszystkie bramki, jest tak montaż jest fajnie zrobiony i mówię, sytuacja... Pewnie Śmiałowski strzelił. Kamil. Nie sprawdziłem nawet jeszcze, kto strzela. Jestem nieprzygotowany do lekcji. Ty, ale ty widzę, w ogóle, przecież Kamil Śmiałowski, Bielawianka, no. 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 Tak, panie rzucić cię na minę. Panie profesorze, zawsze mnie pan ładuje pod... Słuchajcie, ale mówiliśmy wtedy, też zapowiadając tę kolejkę, która jest za nami, siódmą kolejkę, wspominaliśmy, że też możemy się spodziewać emocji po meczu Mineralnych, czyli MKS-u Szczawno-Zdrój z Sudetami Dziećmorowice. Zgadza się. I faktycznie ten wynik wskazuje na to, że to był mecz, to nie był mecz jednostronny, to nie był mecz z jednej bramki. Był bardzo wyrównany. Ja widzisz, tak mówiąc... 2-1 wygrana Szczawna. Tutaj przepraszam, bo ja o tym nie zwróciłem uwagi na ten wykaz meczów. Rzeczywiście tam się dużo działo. Tu chłopaki pewnie z Dziećmorowic czy ze Szczawna-Zdroju mogą się poczuć urażeni, bo stwierdziłem, że to nie był ten mecz taki ciekawszy. Ale dzięki kamerze na wieży mamy zarejestrowaną piękną bramkę. No nie tylko, bo tam chyba jeszcze też była fajna interwencja gdzieś w którymś momencie z jednego ze spotkań, ale rzeczywiście ta bramka ładna, wprost w okienko. Piękna. Prawda? Takie rzeczy się podobają. Tylko tam gdzieś w tym kadrze tam coś, jakiś słupek zachodzi. No bo to wieża, wiesz. Chyba ten maszt, ja nie wiem. Oświetlenie. Oświetlenie, może tak, bo tam tak... Trzeba tak troszkę bokiem stanąć do tego. Ale, a może powinni zamontować kamerę na oświetlenie. Ale wiesz, Paweł, to wiesz, to jest tylko monitoring dla ochrony, ale wiesz, jakbyś chciał zobaczyć, jak ta bramka tak padła do końca, to weź tak się wychyl trochę. Z lewej strony monitora widać lepiej, wiesz? Ja mam płaski, to u mnie widać jednakowo. No tak, byś miał... Jakbym miał Rubina, to by było jeszcze lepiej. Co za tydzień? Co za tydzień, panowie? Za tydzień, no... Za tydzień, w sobotę, w niedzielę. W następnej kolejce. Tak. W następnej kolejce. No słuchajcie, no ja myślę, że najciekawiej będzie na Dąbrowskiego, gdzie Czarni podejmą Szczawno. Tak. Obie drużyny, no Czarni podbudowani tymi 3 zwycięstwami. Daleko nie będą mieli chłopaki do siebie. Daleko nie będą mieli do siebie. Zgadza się. Szczawno oczywiście jeden z faworytów tych rozgrywek w ogóle. Tak. Więc myślę, że tutaj naprawdę będzie ciekawie. Aczkolwiek znowu myślę sobie, że Szczawno jednak postawi kropkę nad i zwyciężając na Dąbrowskiego. Zobaczymy, bo no, myślę, że też podbudowani podopieczni trenera Derweckiego na pewno, jak to się ładnie mówi, łatwo skóry nie sprzedadzą i będą walczyć, gryźć glebę na ile sił wystarczy panom, starszym panom w niektórych przypadkach, przepraszam za stwierdzenie, ale to chyba wydaje mi się najstarszy zespół w tych rozgrywkach. Całkiem możliwe, jeżeli spojrzymy na średnią wieku. Ale oczywiście ambicji im nie można odmówić. Zresztą, tak jak powiedziałem, bronią ich ostatnie wyniki 3 ostatnich spotkań, 3 zwycięstw. No to... Jeśli się nic nie zmieni, to planujemy pokazać to spotkanie. Oczywiście super. Te kwestie są, wiecie, jeszcze w kwestii jakby technicznej umawiane. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To ja wam powiem, panowie, że trochę mi tak drży one se kłaczyne po tym, co zrobiła Karolina. No to, ja kurczę, to drży to... maleńki, drży. Ja też, bo jak lubię Nysę Kłaczynę i cały ten ekipę, która tam drużynę zrobiła ten awans w tym roku, trener Tomasz Meges też doczekał się w końcu tego awansu. Pamiętam, jak kiedyś z Adrianem Babiarzem rozmawiałem na temat tego, że ta drużyna chciałaby już awansować, to był 2018 rok.
koszulki ładne, do tej pory zresztą w takim samym wzorze z nazwiskami drukowanymi na plecach w tamtym okresie, to było nowe. Tak naprawdę te zespoły jeszcze tego typu rzeczy nie miały. Ładny stadion, przyjemna atmosfera, miałem okazję jedną taką transmisję z tego obiektu pokazać w tamtym sezonie. To naprawdę było fajne przeżycie, fajnie było tam być i tak sobie wtedy pomyślałem, ciekawe kiedy i jak szybko zobaczymy ten zespół w A-klasie. No są w tym sezonie, grają już 7 razy na boiskach Serie A, no ale... Pamiętajmy, że czekają nas wiatraki no, będą na boisku? Nie, zrobią z nich wiatraki? Lider? Nie, ja zawsze jestem jakimś gdzieś tam optymistą, liczę na to, że się postawią chłopaki. To ja zadam takie głupie pytanie, Tomek, mam nadzieję, że się nie obrazisz, jak i cała reszta chłopaków z Kłaczyny. W której kolejce Nysa dobije do 10 gola? Na razie ma 6. No właśnie dlatego pytam, w której kolejce? Na razie ma 6. Ale jeszcze ma rundę wiosenną przed sobą. Oj, to na pewno ciebie się na pewno obrażą. Słuchajcie, też trzeba zwrócić uwagę na dość bolesną, jakby nie patrzeć, porażkę Górnika Boguszu w Górce. Zgadza się. W Stanowicach 7-1, to na pewno zabolało. Tak. To na pewno zabolało, tym bardziej, że wcześniej te wyniki Boguszewian nie były jakieś tam specjalnie złe. Chociaż przegrali u siebie, o czym rozmawialiśmy ze Szczawnem, tak. Ale nie grali też źle. Mieli też swoje szanse, to co rozmawialiśmy, że tam świetnie między słupkami mineralnych sprawował się, spisywał się Kamil Sumowicz, a tutaj 1-7. Stanowice, Bartku, są na 4. miejscu i mają 25 bramek strzelonych, praktycznie tyle samo co MKS. I to nie jest słaba drużyna, tylko Stanowice naprawdę, zresztą Kuba pewnie to potwierdzi, to jest solidna drużyna, wieloletnia. Bo to jest dobry zespół w tym sensie, że ja odkąd pamiętam, tam zawsze o wyniki było trudno. Z tym, że no, też sporo się już mimo wszystko w tej drużynie zmieniło od tamtych lat, gdy walczyli awans do wtedy Ligi Okręgowej z Orłem Lubawka. No ale atmosfera została, kibice dalej przychodzą, śpiewają ten hymn po każdej bramce zdobytej przez zespół ze Stanowic. Ta atmosfera w tym miejscu jest tak fajna, że jest to jeden z tych zespołów, do których mam naprawdę dużą sympatię i bardzo lubię bywać tam, widzieć po prostu, jak sobie radzą na boisku dobrze. No mam nadzieję, że w tym sezonie też będą mogli się pocieszyć z tych wyników, bo ostatnio ono bywało jednak różnie. Zwróćcie uwagę zresztą, że to w ogóle nie była kolejka dla zespołu z Boguszowa. Tak. Szczyt u siebie 0-9 z Karoliną, o czym wspomnieliśmy. A też powiedzieliśmy sobie Stanowice, Górnik Boguszów 7-1. Także oba zespoły mają, przepraszam, mają nad czym jeszcze pracować i co, nad czym myśleć. Górnik Boguszów Górce nie będzie miał łatwo, bo tejmuje Wenus Nowice, więc to też nie no, będzie łatwo. Będzie trudny mecz, będzie prawda? Trudny mecz i to jeszcze o godzinie 16, 1 października. Mam a to nadzieję, jest że... akurat, powiem Ci, żaden problem dla tej drużyny, bo oni lubią grać w tych godzinach. Tam też boisko jest odpowiednio przygotowane. Lepiej na pewno im się gra jeszcze po południu, widno, jak rano. No ale też zwróćcie uwagę na wygraną Gromu Witków na Dąbrowskiego z Zagłębia Wałbrzych 1-0. Dlaczego o tym wspominam? Bo kto jest trenerem Gromu? No kto? Ja wiem. Ale ja nie wiem. Marcin Domagała, który mnie osobiście zapraszał na ten mecz, no ale ja niestety z racji innych obowiązków zawodowych. Ja Marcina pamiętam ze szkółki. No to nie, no Duesok, oczywiście. Tak. Jego... Zanim objął to, tutaj, to ja znałem po prostu wcześniej, nie? No, tam w Duesoku. No bo to jest jego twór razem z bratem. Z bratem Arturem, szkółka, tak. Potem tak. Teraz już właściwie klub piłkarski, bo zostało to przekształcone. Jak rozmawiałem ostatnio z Marcinem, to mi o tym opowiadał tak dość dokładnie. Traktuję to jak dziecko własne, no ale prawda jest taka, że stworzyli to od zera i nie dziwię się wcale. Bo praktycznie szkółki żadnej piłkarskiej w Siebowicach nie było, oprócz tej, która była przy Wiktorii, tak? Zgadza się, tam tak. Była z mniejszymi lub większymi bólami się rodziła. Dużo chłopaków z Wałbrzycha, tych małych, rodzice przywożą właśnie do nich. Nie wiem, jak wygląda sam system szkolenia. Tam też Tomasz Megas bierze w tym udział. Na pewno jest dobrze prowadzony, skoro dzieci jednak tam jeżdżą. No zobaczcie, mamy w Wałbrzychu jednak tych klubów kilka, ale takich prowadzących szkolenia z tymi najmłodszymi, może by to było jeszcze Górnik Wałbrzych, Górnik Nowe Miasto Wałbrzych. Tak. I no, Futbol Akademii, Młode Wilki, Szczawno-Zdrój. Gwarek chyba też Gwarek. Ma tą nową grupę. Dziewiątka zgadza Tomka, się. Tomka Wepy, tak. Mm-hmm. I Tomka Porosa, tak, no to jest ich taki dziecko też od zera zaczynali, no. No zobacz, to tak na dobrą sprawę... Jeżeli kogoś pomijaliśmy, to przepraszamy, bo mówimy to tak z głowy. Z głowy, dokładnie. Ale masz teraz taki przykład, że tu na miejscu masz jakąś tam grupę klubów, które specjalizują się w danych rocznikach i zaczynają... Baszta Wałbrzych, przepraszam bardzo, bo się Marek Figurski by na mnie obraził. A zobaczcie, ile tych młodych... Olimpijczyk Wałbrzych. Wałbrzych, Janka Rytko.
No prawda, słuchajcie, no nie sposób jest wszystkich zapamiętać tak na pierwszy rzut oka. Tutaj się nie dziwię, że to tak wpadło do głowy co chwilę. Ale dzieje się. Ale chodzi też o to, bo wiecie, zmierzam do tego, że nie każdy klub ma swoją drużynę w każdym roczniku, który może do szkółki przyjąć. Mi się na przykład rzuca w oczy Baby Academy, nie? Football Academy, Baby Academy i tak dalej. Ciekawy pomysł, bo to te najmłodsze roczniki tam już zaczynają się bawić piłką nożną. No a w Wałbrzychu stricte takich drużyn, które mogą potem przełożyć na drużyny seniorskie, mamy tylko dwie ekipy i tak naprawdę tylko jedną, która ma kilkanaście tych drużyn młodzieżowych. No ale to przedszkole piłkarskie jest, tak? Ten, z którego ten narybek, utalentowany narybek piłkarski wychodzi i może zasilić lokalne kluby. Ale wolałbym, tak? Żeby on został tu w Wałbrzychu, ten narybek, niż wyjeżdżał, tak powiem. Tylko że Duet Soccer Świebodzice to jest są Świebodzice, dobra atmosfera, słuchaj, dobra zabawa, trenerzy nie naciskają na wynik. Pamiętaj jedną rzecz, jeżeli trener jakiejkolwiek drużyny naciska dzieci na wynik, te dzieci prędzej czy później się zniechęcają, nawet jeśli ten wynik nie jest trudny do osiągnięcia. Bo jednak to jest inny umysł, inne podejście. Dla dziecka ważna jest zabawa, czerpanie radości z tego, co robi. On się chce dobrze bawić, wygrywać też chce, bo to nie powiem, że nie. Ale to wygrywanie przychodzi z łatwością, kiedy się dobrze bawimy. Kończąc tą dygresję, pamiętam, tylko nie pamiętam dokładnie, to było chyba w Hiszpanii. Ale pamiętam, ale nie dokładnie. Ale niedokładnie, ale, ale dajcie mi dokończyć, panowie. Dobre, podoba mi się. Był przykład, że właśnie w tych małych grupach piłkarskich jeden klub wygrał bardzo wysoko z drugim klubem. I wiecie, co się stało? Władze klubu zwolniły tego trenera, który bardzo wysoko wygrał z tym drugim klubem. Dlatego, bo uważał, że to nie jest moralne, żeby cisnąć tak zespół, żeby tych młodych chłopaków tak skrzywdzić. I wyobrażacie sobie taką sytuację? W Polsce nie. U nas nie. U nas nie. Się patrzy na wynik. Trenerzy są zmuszani. Ja to znajdę ten przypadek i wam za tydzień opowiem. Dobrze, trzymamy cię za słowo. Pamiętaj, to się nagrało. Dobrze, więc tak. Nie u nas się mówi, dobry trener, tylko wyników nie ma, nie? Tak. To jest takie powiedzenie. Też, ale widzisz, popatrz jeszcze, jaki jest... Ciekawy temat, na myślę, taki program w przerwie zimowej między sezonami wiosennym i zimowym. Edukacyjno-rozwojowy. Tak. Bo zobaczcie, co mi się zawsze rzuca w oczy. W Polsce premiowane jest przez ministerstwa, przez urzędy to, by osiągać wyniki. I nie patrzy się na rozwój sportowców, patrząc na bazie piłki nożnej, na rozwój tym piłkarski młodych zawodników, bo jeżeli taka szkółka ma dobrze prowadzoną akademię, która doskonale radzi sobie z treningami i rozwojem, ale nie osiąga wyników, nie dostaje żadnych subwencji. Myślę, że to jest pierwsza... No troszeczkę błędne koło, tak? Tak. Chcielibyśmy piękną piłkę oglądać. Panowie. Okej, dobra. Stawiamy kropkę, słuchajcie, bo została nam B-klasa, którą też warto omówić. No jest, no gdybyśmy mieli fanfary, to byśmy je włączyli, ale ich nie mamy, więc... Dobra, to co? No, fanfarujemy. Fanfarujemy, jeżeli możemy tak to sobie odmienić. No Podgórze Wałbrzych. Od czegoś musimy zacząć. Podgórze Wałbrzych, słuchajcie, no cztery mecze. Nie szło, cztery mecze nie szło i w piątej kolejce wygrana i to z przytupem, tak trzeba jest, powiedzieć, 6-1, tak, w Kłaczynie. To ja powiem żartem, może się na mnie panowie obrażą, ale w końcu się zebrali. Może się w końcu zebrali, to co mówi trener Majewski, że zagrali cztery spotkania, każde w innym składzie, bez Sebastiana Łuszczyka między słupkami. Co prawda Paweł Majewski, trener Podgórza, mówił, że jeszcze to chwilę potrwa, zanim Sebastian Łuszczyk wróci między słupki ze względu na problemy zdrowotne. No ale widać, w końcu się zebrali i być może wreszcie zagrali drugi mecz w tym samym składzie, na ten mankament właśnie zwracał uwagę trener Majewski. No bo tak jak powiedziałem, wygrana w Kłaczynie, która no może też jakoś specjalnie nie brylowała, ale w pięciu meczach miała 4 punkty, rezerwy Nysy Kłaczyna, a Podgórze w 4 meczach miało 0 punktów. Martwiliśmy się mocno o ten zespół. Tak. A tutaj, tak jak powiedzieliśmy, mocno z przytupem wygrana 6-1 i 3 punkty. No i jest wreszcie też nadzieja, że nawet jeśli się nie zbiorą idealnie w takim samym składzie, to w następnej kolejce też mają szansę te punkty zdobyć. Mają szansę te punkty zdobyć, no bo ostatni w tabeli zespół z Mokrzyszowa, Bartku, rezerwy zielonych. To Bartku, liczyłeś tak zgrabnie gole w poprzednich klasach rozgrywkowych, to policz teraz. 14, 22, 25, 31, 32, 40, 41, 44, 46, 52 gole. Dokładnie wyszło mi tyle samo. 52 gole. Matwis 30 lat temu, drugie elo w Raciborzu. No dobrze. Bez reklamy. Dobrze. Czyli najlepszy wynik z naszych wszystkich klas rozgrywkowych, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Na 7 spotkań. Na 7 spotkań, tak. Także to też jest zupełnie inna jakby klasyfikacja. Wiecie, Zjednoczeni Dwa Żarów 10-4, no tam to się musiało dziać. No,
No. Padło 14 goli. 14 goli, no to takie trochę hokejowe, nie? No generalnie bardzo. Same hokejowe. No, Unia Bogaczowice też gdzieś widzimy zadyszkę tego zespołu z Wierzbianką. Już tydzień temu też nie, tam też były jakieś ciężko wysokie baty zespołu trenera Kałonia. No a tutaj widać, że faktycznie ta zadyszka to nie jest przypadkowa, no bo drugi mecz z rzędu wysoko przegrany, tym razem u siebie z Wierzbianką 2-6. Co prawda Wierzbianka też obok Błękitnych Słotwina zapewne należy do faworytów tych rozgrywek, ale no, kibice miejscowych, którzy ja tam bywam dość często w trakcie sezonu, jak na tę klasę rozgrywkową, to dość licznie odwiedzają ten stadion, no to na pewno byli, czy musieli być mocno tym wynikiem zawiedzeni. Unia Bogaczowice mimo przegranej na 6. miejscu się utrzymuje w tym razie. Na 8. Kurczę, przepraszam. Jak na 8? No na 8. Jejku, przepraszam, ja mam się tak, przepraszam, macie rację. No. Chyba będziesz musiał tutaj Kubę prosić, żeby to wyciął w ogóle. Bo... Nie wycinaj, Kuba, zostaw. Po prostu je mam zamazane delikatnie, wydrugi dlatego tak. No wiesz, już nie ten wzrok, dlatego widzisz, wielkimi, ty masz dużą tabelę, wielkimi ja mam bukwami mam tutaj wypisane, także to nie, to wiesz. Ja mam wersja Paweł napisane. Po 40, wiesz, już brakuje ręki, już bym musiał tą kartkę sobie powiedz, stawiać. Ale powiedz, Bartek, ten ruch to nie jest taki podświadomy, nie? Nie. Mówisz do łapówki, czy do czego, do flaszki? Nie, oczywiście nie. Po prostu po 40, jak mówię, syndrom zbyt krótkiej ręki. Także ja muszę mieć albo wielkie litery, albo niestety stanąć z wami w okularach. Wy jesteście bez okularów, ja tutaj troszeczkę fisiujesz, panuję, że bez okularów, ale czcionkę mam naprawdę konkretną. Okay. No, a nie dziwi was, że Orzeł Witoszów tak mocno uległ Granitowi Roztoka 5-1? Nie, dlaczego? To wiesz, to są takie mecze... Nie, troszeczkę to zaskakuje, no tak, tym bardziej, no ale właśnie, też nie wiemy, kto w ekipie z Roztoki zagrał. Właśnie. Jednak te rezerwy mają troszeczkę tę szerszą ławkę, dokładnie. I te możliwości kadrowe są większe niż zespoły, które nie wystawiają drugiego zespołu. No poza tym ten mecz był w niedzielę, dobrze widzę na tabelce, tak, 11 godzina w niedzielę, a Granit Roztoka sam w sobie... Patrzysz, gdzie tam w pierwszej grał, z pierwszym składem, tak? Tak, chcę zobaczyć, grali swój mecz na wyjeździe w Bieszczycy Górnej w sobotę. W sobotę o 16. Więc jest możliwe, że czas po prostu część zawodników. Tak, znaczy nawet w przepisach jest tak, że po prostu ci zawodnicy, którzy nie zagrali tego meczu w określonym tam wymiarze czasowym, no to mogli sobie tutaj też jeszcze pograć. Możliwe, że po prostu mieli trochę lepszy skład na ten moment i wygrali. Ja wynikiem jakoś zaskoczony, nie wiem czemu, nie jestem. Może też dlatego, że ta Roztoka z Orłem dość często wygrywała i dlatego też rzucę. To panowie na koniec wszystkie mecze 1 października w następnej kolejce, ale jeden przeniesiony na 26 listopada. Ha! Co miałeś z matury z polskiego? Co nie tak? Coś nie tak? Popatrz, zapytać go o coś, a on od razu coś nie tak. Musisz mieć coś za uszami. Nie, wszystko w porządku. No, dlatego właśnie mówię, że tak jest. Ale może nam zdradzisz powód. Znasz czy nie znasz? Nie znam tego powodu. To na pewno 26 listopada mecz przełożony, Zjednoczeni Żarów, Unia Bogaczowice. Śnieg będzie padał. Ktoś... Nie, w naszych realiach nie. Ja też jeszcze, słuchajcie, zwróciłbym uwagę, bo to przecież był mecz na szczycie. Błękitny Słotwina z Huragana Molszane. Dość pewne zwycięstwo gospodarzy 3-0. Którzy utrzymali się z kompletem punktów na pierwszym miejscu w tabeli. No a Huragan już traci 5 punktów do Błękitnych. A to była pierwsza porażka w ogóle tego zespołu w rozgrywkach. Zgadza się. To też ciekawe. Nadal dwie drużyny niepokonane i nadal dwie drużyny, które jeszcze nie wygrały meczu. Tak się to dziwnie nam poukładało. Dobrze. W tej tabeli. Co byście przewidywali jako fajny mecz do zobaczenia albo do pojechania nawet, do który mecz? Podgórze Wałbrzych? No Podgórze oczywiście. Ja chyba na tym meczu, bo grają w niedzielę o 15, także niewykluczone, że z aparatem uda mi się podjechać na Podgórze. No, lider z wiceliderem. I to na pewno, to wiesz, właśnie to chciałem powiedzieć, że ten mecz będzie zdecydowanie ciekawy z racji tego, że te dwie drużyny są najwyżej w tabeli, ale też powiem ci, ciekawy będę meczu Unii Jaroszów Granit dwa Roztoka. No, to chyba bliższe derby niż co wcześniej tam proponowałeś. Kuba, a ja mam do ciebie teraz ogromną prośbę, bo powoli zbliżamy się do końca. Tu jeszcze jedną rzecz chciałbyś powiedzieć, ale zanim to powiesz, chciałbym, żebyś powiedział o skarbie kibica, że jest na Allegro, tak? A, proszę państwa. No właśnie. Paweł po 3 tygodniach starań. Walki. Tak. Faktycznie już udostępnił sam osobiście, dobrze nawet to wyszło, możliwość zakupu tego skarbu kibica również w wersji online.
To znaczy kupić można. Tak, można kupić za pomocą Allegro, można tam kupić od 1 do 200 sztuk na raz. Każda kupujcie 200, no. Tak, od razu. Nie bądźmy małostkowi, nie tutaj detalistami, lećmy w hurt. Każdą większą ilość dowieziemy oczywiście osobiście. Link będzie pod filmem. Można zamówić ewentualnie też wysyłkę pocztą. Tak. Przywieziemy, jeżeli jedna drużyna i druga drużyna przed meczem do nas zadzwoni, też przywieziemy na mecz. Zgadza się, najbliższy raz też będzie można go kupować tuż przed wejściem na każdej kolejnej transmisji meczu na żywo, który będziemy pokazywać. Ale to, co Paweł wspomniał, tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli będziecie chcieli ten skarb kibica od nas zamówić, zakupić, powiedzmy, nie wiem, tam w takiej czy innej ilości, po tym, jak wcześniej to zgłosicie, dostarczymy wam go do klubu. A skarb kibica jest na cały sezon. Dokładnie. Terminarze, wypowiedzi, statystyki, składy. Kredowy papier. To jest ważne. Taki przegląd sportowy takiego nie robi, także warto się w to zaopatrzyć. Chociażby w kontekście kolekcjonerskim. Dokładnie i, tak. I kończąc, Kuba... Tak, jest jedna kwestia, którą jeszcze tutaj troszeczkę chciałem powiedzieć, dlatego też na samym końcu mówiłem o meczu Unii Jaroszów. Pamiętamy moment, w którym Unia Jaroszów złożyła protest po jednym ze spotkań, zakończony mecz, bodajże w Kłaczynie, jak dobrze pamiętam, to było, ale też warto to zweryfikować jeszcze w 84 minucie. Mecz, który nie bardzo udał się wtedy Unii, jeśli chodzi o wynik, złożono protest, chciano, by to spotkanie dokończyć, zweryfikować w jakikolwiek sposób, ukarać sędziego. No jednak, jak tutaj dostałem informację, widzą teraz Państwo odpowiedź na to pismo Unii Jaroszów na ekranie, tak jakby sprawę zamieciono pod dywan. No i tyle. Problemu nie było, błędu nie było, wynik poszedł w świat. Gramy dalej. No i zapomnieliśmy o wszystkim. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Ale zanim. Ja wiem, że to jeszcze jedna rzecz. Panowie, był Santos, był Michał Probierz, a teraz ostatnia hitowa informacja. Grzegorz Krychowiak po 100 występach w reprezentacji Polski zakończył karierę. Dziękujemy panie Grzegorzu za emocje, za walkę. Pozostawiamy to widzom. Arek Milik pierwszego gola zdobył wczoraj w meczu z Lecce. Tak, a Krzysztof Piątek w ogóle gra jeszcze w piłkę? Gra. Wiem, że podpisał kontrakt w tureckim klubie, ale ten zespół bardzo, ze Stambułu bardzo słabo. Wróci do Lechii Dzierżoniów i Lechia się wygrywa. Słuchajcie, co miał chłopak zarobić, co pograł, pograł w reprezentacji. Co prawda kontuzję go eliminował z tych największych imprez, tak jak i Arka Milika, ale mówię, myślę, że kiedyś za dobrych kilka lat będzie mógł się usiąść przed kominkiem z dobrym drinkiem i będzie mógł chyba powiedzieć, że to był dobry czas, dobra kariera. Można było oczywiście z tego wyciągnąć więcej, bo zawsze można wyciągnąć więcej, ale... Ja myślę, że jeszcze tak naprawdę, gdyby tutaj było mądre podejście, takie nie tylko pod kątem finansowym, to ja bym na jego miejscu będąc wrócił do Polski, spróbował przegrać 1-2 sezony w pełnym wymiarze i pojechał ewentualnie dalej jeszcze na zagranicę, jeżeli by taka opcja była. A ja wam powiem jedną rzecz. Swego czasu byłem związany z jednym z lokalnych portali i właśnie dotarła wtedy do mnie informacja, kiedy on przeżywał ten szczyt, grając w Genui, Pio Pio, że on był między innymi testowany w Górniku Wałbrzych. No widzisz. Jako junior. Jako junior i pamiętam, że rozmawiałem na ten temat z Robertem Bubnowiczem, który właśnie wtedy był trenerem Górnika. To mówił, że był zainteresowany ściągnięciem tego zawodnika do Wałbrzycha, no ale gdzieś usłyszał od zarządu, że takich juniorów to my mamy na pęczki. Czyli generalnie poznano się na nim jak na Lewandowskim w Legii swego czasu. Jak na Neymarze. Jak na Lewandowskim, jak na Lewandowskim w Legii. Także... Dobrze. Panie Turek, skończ pan ten mecz. Dziękujemy. Tomasz Zimoch dzisiaj chyba był w Wałbrzychu. No, to nie wiedziałem. Bo widziałem jego auto. Kurde. Jego auto na Nowym Mieście. To obanderowane, tak? Tak. No. Dobrze. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy, że byliście z nami w kolejnej odsłonie programu Przed Kolejką, w którym gościliśmy w AquaZdroju, tym razem w sali konferencyjnej, ponieważ na hali trwał trening koszykarzy. Także do zobaczenia za tydzień. Oglądajcie oczywiście.